Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremia, to jest kolejny dzień w przerażającym świecie Slendera, moi drodzy, i dzisiaj koniecznie zostańcie do końca tego odcinka, ponieważ, moi drodzy, dzisiaj będzie się działo bardzo, ale to bardzo dużo, musicie zobaczyć, co dzisiaj się będzie działo, moi drodzy, ponieważ dzisiaj naprawdę będą bardzo, ale to bardzo dziwne i straszne rzeczy się działy, moi drodzy, w naszym świecie, i koniecznie zostańcie do końca odcinka, ponieważ mamy wiele sekretów, moi drodzy, Leon zniknął, do tego jeszcze Herobrine gdzieś tutaj grasuje i jeszcze jest babcia grany, moi drodzy, więc koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i obejrzyjcie ten film do końca, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków ze Slendera, to napiszcie, moi drodzy, w komentarzu pod tym odcinkiem Slender. I koniecznie obejrzycie go do końca, moi drodzy. Ale dzisiaj w ogóle już tutaj udało nam się odzyskać w ogóle El Primo stary. Jak w ogóle się czujesz? Co to w ogóle było? Co w ogóle z tym Herobrine gdzieś tutaj chodzi? Boimy się w ogóle wyjść. Herobrine gdzieś tutaj jest dookoła nami. I w ogóle jak tam Brock? Co ty robisz? Czemu ty jesteś cały? Co ty malu? Ja patrzę jak tu opatrzeć moje rany. Opatrzeć twoje rany? No tak, a ty stary El Primo w ogóle ty, jak ty się czujesz? Wszystko jest dobrze? No stary, czuję się jak nowo. Dobra, moi drodzy, w każdym razie dobra, moi drodzy, wyjdziemy na dwór, zobaczymy w ogóle to co tam się dzieje. Bo tam jest, moi drodzy, Slender i jeszcze Herobrine do tego. I to, co to jest? Co to jest? Ej, stary, El Primo, stary, co to jest? Brock, El Primo, zobaczcie, przyda wam się nadzieja i jeszcze coś dobrego? Co to jest? Pozdro S? Ale zaraz, o co chodzi? Jakie pozdro S? Przyda wam się coś dobrego i nadzieja? Jak Slender? Czy to jest paczka od Slendera? Nie, to jest niemożliwe, moi drodzy. Otwieraj ją, stary, jak otwierać ją? Ej, napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, czy mamy ją otwierać, czy nie, bo ja się naprawdę boję, nie wiem, czy ją otwierać, czy nie. Dobra, ej, odsuńcie się, ja ją chyba otworzę, dobra. Czekajcie, chodźcie, odsuńcie się, dobra. Dobra, odwaga, odsłaniamy, zobaczmy w ogóle, co tam jest. O! Zobaczmy. A więc zobaczmy, moi drodzy, co kryje naprawdę w sobie nasza tajemnicza paczka. Zobaczmy, co? Na samym początku, moi drodzy, weźmiemy pod lupę prawdziwy filar każdego gamingowego stanowiska, czyli serce naszej gry tak naprawdę. Jest to, moi drodzy, klawiatura, ale w tym przypadku jest to specjalna klawiatura, gdyż jest to SteelSeries Apex 5 z, uwaga, hybrydowymi przełącznikami, która jest całkowicie podświetlana. Firma SteelSeries jest liderem technologicznym, ponieważ tworzy technologię przełączników. Od ponad 30 lat specjalizują się w sprzęcie dla graczy, o czym świadczy niezawodność oraz wytrzymałość klawiatury Apex 5. Posiada ona przełączniki hybrydowe oraz wyposażona jest w wyświetlacz OLED, co daje nam niezwykłe wrażenie naświetlenia klawiatury podczas grania. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii hybrydowej, jej cena znajduje się poniżej 800 zł, co jest niezwykłym faktem w tak wysokiej klasie klawiatur. Po drugie, moi drodzy, oczywiście nie dałoby się wspomnieć o niczym innym, moi drodzy, jak o myszce gamingowej. W tym przypadku, moi drodzy, jest to myszka Rival 3, jest to nowa myszka, moi drodzy, od SteelSeries. Jest to myszka wielokrotnie nagradzana. Gamingową myszkę Rival 3 można ująć jednym zdaniem. Nie ma na rynku lepszej myszki gamingowej poniżej 150 zł. Dzięki tak świetnej cenie oraz tak dobrej specyfikacji zdobywa ona wiele nagród. Jedną z jej największych zalet jest super mocny sensor odpowiedni dla prawie każdego gracza lubiącego wyzwania i szlifującego skilla. Myszka dodatkowo jest wyposażona w podświetlenie, dzięki czemu efekt podczas grania jest jeszcze lepszy. A teraz, moi drodzy, czas na coś, co naprawdę, ale to naprawdę robi mega wrażenie na osobach, które od lat używają, moi drodzy, słuchawek, a nie głośników do komputera. Bo są to, moi drodzy, słuchawki SteelSeries Arctic 1 i są to słuchawki bezprzewodowe, moi drodzy. Są to jedne z nielicznych bezprzewodowych słuchawek używanych do komputera oraz do gamingu. Słuchawki bezprzewodowe Arctis 1 są niezwykle wygodne i uniwersalne. Działają one bezprzewodowo na PC-cie, PS4, Switchu i Androidzie. Wystarczy jedynie podłączyć do urządzenia mały nadajnik i możemy cieszyć się brakiem ograniczeń. Dodatkowo mają odczepiony mikrofon oraz aluminiową ramkę wzmacniającą słuchawki. Warto też wspomnieć, że korzystają one z technologii 2,4 GHz, która nie powoduje utraty sygnału jak w przypadku Bluetootha. A teraz, moi drodzy, czas na jeden z najbardziej przydatnych gamingowych gadżetów, który na przykład jest bardzo, ale to bardzo często używany przez pro graczy w różnych grach, moi drodzy. Jest to, moi drodzy, Mouse Bungee, w tym przypadku oczywiście od SteelSeries. Jednym z najbardziej przydatnych gadżetów jest Mouse Bungee, które powoduje, że nie musimy martwić się o plączący się kabel od myszki. Takie rozwiązanie oferuje nam firma SteelSeries, tworząc nam idealny do tego celu produkt. A teraz, moi drodzy, przyszedł czas na zwieńczenie naszego gamingowego stanowiska, na wisienkę na torcie, która pozwoli nam, że nasze stanowisko gamingowe stanie się, moi drodzy, prawdziwym stanowiskiem. A jest to, moi drodzy, nic innego jak podstawka na słuchawki HS1. Zwieńczeniem każdego gamingowego stanowiska jest to jak na słuchawki. Powoduje on, że nie musimy martwić się o to, w jakim stanie pozostawimy słuchawki albo czy nie pogną się. Tworzy on też doskonały aspekt wizualny i czyni nasze stanowisko bardziej profesjonalnym.
W swoim życiu gamingowym kieruję się zasadą, że wolę kupić sprzęt raz a dobrze, moi drodzy, i do tego też was zachęcam. I chciałem też z całego serca podziękować firmie SteelSeries za to, że mogłem otrzymać tak wspaniały sprzęt, moi drodzy, i też zachęcam was do odwiedzenia strony steelseries.com, gdzie możecie dokładniej i lepiej poznać, moi drodzy, sprzęt, który wam tutaj pokazałem, jak i może odkryć nowy sprzęt, który by wam się spodobał. Więc pamiętajcie, moi drodzy, aby wbić na stronę steelseries.com albo wejść, moi drodzy, w link w opisie, do czego was z całego serca, moi drodzy, zachęcam. A my lecimy do Minecrafta, nie przedłużamy, jedziemy. Ło, stary, słuchaj, teraz taki sprzęt mamy, że po prostu nie, no teraz możemy nie, jeść, no, jazd... teraz to wiesz, stary, po prostu jazda teraz będzie, moi drodzy, taki sprzęcior mamy. Bra, stary, słuchaj, po prostu jazda teraz się zaczyna, co? Co to? Co to jest, stary, uciekaj! Do bazy, do bazy! Stary, do bazy! Staw, skakuj tu! Stary, a co to? Moi drodzy, o nie, babcia, babcia krany, ale skąd? A! Co to? Stary, stary, co to jest? Co tu? Moi drodzy, nie, ja się boję, dobra, nie! Stary, co, co? Mam otworzyć? Nie, moi drodzy, co ja mam, co mamy zrobić? Babcia grany na jakimś jeżdżącym wózku świecącym się, laminującym. Co to w ogóle jest, moi drodzy? Ja nie wiem, co to jest, jakiś wózek, jakiś tęczowo, nie wiem, co ten wózek tu robi, ale od kiedy to babcia grany wie, gdzie my mieszkamy, stary? Jeszcze broka porwa... O nie, ona porwała broka. Co? Nie mam, mam tylko miecz, stary, mam miecz, co my teraz robimy? Jak miecz? A ty widzisz, jak ja wyglądam, jak prawdziwy wojownik? No, ale ja nic nie mam, stary, dobra. Jakimś kamiennym sztyletem w ogóle, a ty chcesz na workę wychodzić w ogóle, ty nie, ja w ciebie dobra, nie wierzę. Dobra, dobra, stary, musimy wyjść, ona nas zaraz załatwi tutaj, dobra, stary. A, dobra, moi drodzy, nie, jeju, co my mamy zrobić, stary? Odwróć się raz, a ja strzelam. Dobra, dobra, stary, otwieram. A, dobra. Dobra, mamy ją, nie mamy ją. Dobra, szybko, o, dobra, wózek, ona uciekła z wózka. Zobaczcie, moje drodzy, mam, ona tylko na tym potrafi jeździć, ja nie mogę na tym jeździć. Zobaczcie, co jest jej wózek. Trafiłem ją. Trafiłeś? Co się z nią... Jak ona leży? Stary, uciekaj! Stary, uciekaj, szybko! Szybko, stary, uciekajmy stąd! Szybko, stary, co tu się w ogóle dzieje? Co to ma znaczyć? Ona cię... Ona udawała tylko! Stary, uciekaj, szybko! Jeju, moje drodzy, co tutaj się dzieje? Co ona krzyczy? Gagatki, chodźcie tu, dobra, stary, musimy uciekać, ona zgoni, stary. Dobra, stary, uciekamy, szybko, gdzie ty jesteś, stary? A, dobra. Stary, kieruj się na zachodnią północ. Dobra, ale zaraz tam jest ołtarz Slendera, co my tu robimy, przecież? Gdzie ona tu jest? Na plecach jest. Jezu, stary, ta babcia. Babcia, to jest... Jakie małe krzybuski, nie? Co to jest? Tam jest Slender. Co to? Co? Stary, co? Co to jest? Ty się boję? To jest Slender. Co? Panie Slender, wszystko gotowe. Co? Co nie? Co to jest, stary? Teraz będziecie naszymi sługami, bo będziemy was Hero Brian. Co się stało? Czemu się nie mogę ruszać? Czemu się nie mogę ruszać? Stary, co to było? Ja się nie mogę ruszać. Stary, czemu się nie mogę poruszyć, mój drodzy? O co chodzi? Panie Slenderze, co się dzieje, stary? Stary, czemu on mnie ściąga? Czemu on mnie ściąga, stary? On mnie ściąga jakimś, nie mogę się ruszyć. Co? O nie! Ja się teraz zmienię w Hero Braina, stary, nie! Pan Slender, mogę ja? Co? Nie, stary, rób coś szybko! Stary, szybko rób coś! Stary, mamy pomysł! No, szybko rób coś! Poszło, uciekamy szybko! Szybko, stary, uciekajmy! Do wieży! Jeju, mój drodzy, on mnie prawie zmienił w Slendera! Szybko do wieży, uciekamy, dobra! Stary, chodź tam szybko do tej wieży, stary, dobra! Uciekamy, moi drodzy, oni nas gonią! O, szybko! Gdzie jest tutaj? Dobra, stary, szybko, dobra, oni nas goni! Co ona robi? Ona ma nowy wózek, dobra, szybko, stary, musimy uciekać, mój drodzy, musimy uciekać! Jezus, co się tam dzieje? Dobra, stary, musimy uciekać do tej wieży, to jest jedyny nasz ratunek, musimy się tam zamurować. Dobra, stary, gdzie tu jest jakieś wejście w ogóle? Stary, o Boże, co? Brok, co ty tu robisz, Brok? Dobra, szybko na górę. Co ja? To zgonił nas, goni nas, babcia gra nas goni. Szybko. Co tu się dzieje? Co to jest? O Boże, tu jest ta świnia, muszę sobie ją wziąć. Co to jest, stary? Co to jest? Stary, zobacz, co tu są. Tu jest jakiś łuk i tu są jakieś strzały. Co to są za strzały, stary? Co to jest? Totem Hero Braina? Czemu to... Oni to był totem Świki Pepy, moi drodzy. I czemu to mam... Co? Czemu nas jest zniszczalna? Babcia, czemu? Czego... Nie, czego ty od nas chcesz? Proszę cię, damy ci wszystko. Czego ty chcesz od nas? Co? Strzelaj w nią! Stary! Strzelaj w nią! Udało ci się, stary! Rzuciło się!
Ona tam, ja ona tam. Strzał, ja co? Slender tu jest! Szybko, szybko! A! Dobra, uciekaj szybko, stary! Nie bierz tych strzał, musimy uciekać! Mój drodzy Boże, to tu się dzieje! Mój stary, szybko, stary! Boże, co się z nim stało? Czemu on nie odpowiada? Gdzie on jest? Stary, gdzie ty jesteś? Stary, dobra, chodź, uciekaj! Zobacz, stary, co ja mam! Wózek babci, ale nie mogę nim jeździć, bo nie jestem babcią grany, nie da się. A weź go jakoś zbierz. Da się. Jak to się da? Co jest tak. Co? Daj, on działa! Chodź szybko, stary, uciekamy! Chodźcie, musimy uciekać przez tenderem, dobra, szybko, chodźcie, uciekamy! Uciekamy, 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 moi drodzy! Mam pojazd, stary, mam pojazd! Jaki pojazd? Dobra, pojazd, dobra, chodźcie, musimy uciekać! Gdzie jest w ogóle nasz dom? Gdzie się podział nasz dom, moi drodzy? Gdzie to, gdzie ja idę? Dobra, uciekajcie! Slender, tu jest! Stary Slender! Co się z tobą dzieje? Stary, co się dzieje? Co się stało z nim? Czemu Slender go? On jest... Slender go ściągnął promieniem! Co mi tam robi? Co on z nim robi? Co to? Co tam się dzieje? Nie, stary, dobra, uciekajmy, nie możemy mu pomóc. Ratunku! Co? On chce pomocy, stary, gdzie dobra, czekaj. Jesteś? Tutaj, chodź, pójdę mu pomóc, pójdę chwileczkę na górę, może mu jakoś pomogę. Co się z nim dzieje, stary, co się z tobą dzieje? Gdzie się podział El Primo, stary? Co się stało? Był czemu, tu, był tu. Czemu nie ma ani Slendera, ani El Primo, moi drodzy? Co się stało, moi drodzy? Czemu oni zniknęli? Co się dzieje? Stary, El Primo przepadł, jak Leon. Slender go, on się chyba gdzieś... Może Leon przeżył. Ale, słuchaj, stary, Slender przeteleportował gdzieś... O nie, on przeteleportował gdzieś El Prima. Dobra, musimy uciekać. Musimy, stary, uciekać. Jak to SpongeBoba, stary, nie? Dobra, już się już boję, naprawdę, już mam tego dosyć. Ja się naprawdę boję, nie wiem, co my możemy zrobić, stary. Dobra, chodź, na razie uciekajmy, to musimy ustalić plan działania. Naprawdę, ja się boję, co się w ogóle stanie zaraz. Dobra, stary, chodź szybko tutaj. Musimy pójść do domu, naprawdę, ja nie wiem. Może ten Slender jest w ogóle u nas w domu, już może nie. Dobra, stary, dobra, musimy szybko biec i uciekać, bo to jest naprawdę jakaś przesada. Dobra, tu jest już nasz dom, na szczęście. Dobra, chodź szybko, stary, chodź, stary. Dobra. Dobra, moi drodzy, ja nie wiem, co my teraz zrobimy, naprawdę cały czas ktoś znika. Ja nie wiem, co się tutaj zaraz stanie, chodź szybko, muszę to zamurować. Dobra, stary, kiedy tam był Slender. Dobra, stary, co my teraz robimy? Slender, moi drodzy, porwał El Prima. Ja jestem cały w ogóle nafaszerowany strzałami. Ja nie wiem, co będzie w następnym odcinku, moi drodzy. Ale jeżeli chcecie zobaczyć następny odcinek, napiszcie w komentarzu pod tym odcinkiem Slender, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, moi drodzy. I pamiętajcie, aby też wejść na stronę SteelSeries, do której macie link w opisie. Do zobaczenia, żegnajcie i papa, cześć, papa, siemanko, cześć, papa.